Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 28 odcinek naszej przygody z Dying Light 2 Stay Human. Moi drodzy, a więc mamy już dzień, jak widzicie. To jest chyba jasne, że jest dzień, nie? No i podejdźmy sobie tutaj i dalej nie możemy z nim rozmawiać. No cóż, nie będę na to tracił więcej czasu, dlatego teraz tak. Mamy te zadanka, które sobie wykonaliśmy w poprzednim odcinku, ale mamy jeszcze to związane z główną linią fabularną, więc teraz tym się zajmiemy. 400 około metrów stąd znajduje się to zadanie, dokładnie tutaj. Tak więc mamy tak. Obserwatorium, w którym znajdowały się bazy danych GRE, zostało wiele lat temu zniszczone. Jeśli chciałem kontynuować poszukiwania, musiałem współpracować z Jackiem Mattem i jego stróżami prawa. Dlatego pójdziemy teraz tutaj do kantyny spotkać się z Juanem. No i dobra, jesteśmy już prawie w tej kantynie. Dobra, siema Juan. Juan Rainer? Zgubiłeś się? Nie wzywaliśmy kelnera. Miałem cię znaleźć. Z rozkazu Meyer i dowódcy. Nazywam się... Wiem, kim jesteś, Aiden. Od tamtego mordobicia z renegatami pół kantyny chce tu nazwać po tobie swoje słodkie latorośle. W tym obecny tu Vinny. Ale przerwałeś nam konsumpcję. Przedstaw sprawę jednym zdaniem, a potem proszę, rozpłyń się, jeśli łaska. Wiesz dobrze, o co chodzi. O lampy UV. Meyer mówi, że wisisz stróżą prawa dostawy. I myślisz, że szczekaniem zrobisz na mnie wrażenie? Naczelny but Jack myśli, że wyśle swojego terierka i wszyscy będziemy sikać ze strachu. Ale czego oczekiwać? Nie odróżniłby szampana w kryształowym kielichu od wody w psiej misce. Nie ma za grosz dobrego smaku. Zgadzasz się, Vinny? Nie wiem. Nie bój się. Przecież Jack nie wparuje tu, żeby cię powiesić. Przynajmniej na razie. Vinny, kiedy dorobisz kręgosłupa? Chcesz mojej uwagi, Aiden? Pokaż, że na nią zasługujesz. Co możesz mi zaoferować? Słuchaj, mogę ci pomóc tak samo jak Mattowi. Nie wątpię. Podobno jesteś pielgrzymem. Ale jesteś tu nowy. To, że kilku wieśniakom rozwalisz czerepy, nie znaczy, że wszyscy zaraz wezmą cię na barana. Z ludźmi trzeba działać subtelnie. Każdy ma coś, na czym mu zależy. Swoją cenę. Ta gadka jakoś mnie nie przekonuje. Próbuj dalej. Słuchaj, chcę tylko pomóc. Muszę dostać te lampy. Czyli zaczyna się włażenie w dupę. Będzie ciekawie. Ty musisz je dostać? Czy Jack? Co ci obiecał? Słuchaj, masz nam je dać, a ja mam się upewnić, że to zrobisz. I jak zamierzasz to osiągnąć? Zrobisz maślane oczy i zatrzepoczesz rzęsami? Nie mówię, że nie jesteś w moim typie, bo... jesteś, ale muszę mieć dobry powód, żeby złamać Vinniemu serce. Więc postaraj się bardziej. Okej. Sam tego chciałeś. Twój czas się skończył. Nie zainteresowałeś mnie. Dobra, czego byś chciał, Juan? Jak to mówią, skoro musisz pytać o cenę, to znaczy, że cię nie stać. Dobra, chyba sobie nie poradziliśmy za bardzo. Do spraw istotnych. Jak? Teraz udało ci się dogadać z księciuniem? Takiego typa jeszcze tu nie spotkałem. Mówiłam ci. Zajrzyj do mnie. Pogadamy. No dobrze, teraz mamy porozmawiać z Luan. Aha, ona tutaj jest na miejscu. Dobra, to idziemy do niej od razu. Zamknąć w windzie z wiralem niż siedzieć przy stole ze spekiem. Gdzie to ona jest? No gdzieś tutaj, nie? Nie daleko. Mój brat ma dzieciaka, który chce słuchać. Niech zgadnę. Wpieprzał 5 dań i zabawiał się z młodymi dziewczynami. Z młodym chłopakiem, ale reszta się zgadza. Niezłe z niego ziółko.
Muszę znaleźć na niego sposób. Jack potrzebuje lamp, a Juan nie współpracuje. To może być trudne. Juan nie słucha się Jacka, więc możesz mieć z nim ostro pod górkę. Ma autorytet i własnych ludzi i uwielbia demonstrować to Jackowi. Co by go przekonało? To, co każdego. Łapówka. Lubi dzieła sztuki, świecidełka. Drogie gówna sprzed upadku. Kiedy zobaczy coś, co miało jakąś wartość, nie umie się powstrzymać. Zero samokontroli. Skąd coś takiego wytrzasnąć? Słyszałam, że w penthouse'ie przy Liberation Passage mieszkał stary Polak. Mówią, że zbierał dzieła sztuki. Możesz tam sprawdzić. Można się tam dostać tylko na paralotni, więc coś mogło się zachować. Będziemy w kontakcie, poprowadzę cię. A ty? Wybierasz się na polowanie? Nie, na imprezę. Dziś urodziny Daniora, a nigdy nie wiadomo, kiedy lista gości pokryje się z listą celów. Może wpadniesz, kiedy załatwisz sprawę z Juanem. Danior chyba mnie nie lubi. On nikogo nie lubi. Będziemy w kontakcie. No dobra, czyli teraz idziemy do starego Polaka. Okej, 401 metrów stąd. Dobra, czyli to jest kolekcjoner, który znajduje się, no kurde, spory kawałek. Stąd, dobra, myślę, że teraz tak, tutaj też coś mamy. Aha, tu jest ten Driscoll, kurde. Dobra, więc teraz tak, udajemy się tutaj do tej pływającej fortecy SP, aby oddać kilka zadań. Czyli właśnie, mamy zadecydować, które lekarstwo podać Aitorowi oraz oddać książki Albertowi. Oto twoje książki. Nie moje książki, przyjacielu. Nasze. Książki ludzkości. Cały świat wzdycha właśnie z podziwu dla twoich wysiłków. Nawet jeśli o nich nie wie. Ta opowieść, twoja opowieść, będzie kolejną wielką epopeją, a dopiero się zaczęła. A, Biblia. Coś pięknego, prawda? Księga nad księgami. Nie da się przecenić jej wpływu na kształtowanie świata. Hans Christian Andersen i jego baśnie. Opowieści o ludzkich cnotach i wytrwałości. Niby dla dzieci, ale dorośli też mogą z nich wiele wynieść. Właśnie ocaliłeś nieświadomość zbiorową zachodniego świata. Dzięki tobie płomień człowieczeństwa rozjarzył się dziś odrobinę jaśniej. Podsycaj go dalej, dobrze? To Talia, moja współpracowniczka, pomaga mi wyszukiwać kolekcję książek. Wskażę ci kolejne miejsca, ja zajmę się katalogowaniem tego, co przyniosłeś. Ty, no ja ci tylko przyniosłem dwie książki, więc ja bym tutaj za bardzo się nie spinał aż tak bardzo. Dobra, klub książki drugi. No dobra, no kontynuujmy to zadanie, no dawaj. Cześć, Aiden. Jestem Talia. Albert mówił mi, że pomagasz nam w odbudowie Biblioteki Ludzkości. Tak. Albert to wspaniały człowiek. Mam tylko nadzieję, że ktoś doceni jego wysiłek. No wiesz, nie żyjemy w końcu w renesansie. Niewielu ludzi czyta książki. A ty? Co ze mną? Czytasz? Kiedy mam czas? Nieczęsto. Powiedz mi, co myślisz. Co byłoby twoim zdaniem lepszym przewodnikiem po ludzkiej naturze? Biblia czy baśnie Hansa Christiana Andersena? Chyba Biblia. W końcu to Słowo Boże. Tylko czy nie trzeba wierzyć w Boga? I to w jednego konkretnego Boga, by uznać jego słowo za prawdziwe? Muszę coś omówić z Albertem. Może się jeszcze spotkamy. A skoro o nich mowa, tutaj masz ich lokalizację. No ale mieliście kurde rozmawiać, a nie wracasz do czytania książki. Nie no, rozpierdziela mnie czasami tutaj logika w tych grach. Dobra, czyli mamy teraz cztery książki do znalezienia, ale my udajemy się do Aitora.
Co z pacjentem? Zaczyna się wybudzać. Dziękuję za pomoc. Możesz iść. Zaraz. O co tu chodzi? Poszedłeś do tej wiedźmy. Do tej Margaret. Dała mi lecznicze zioła. Nie jest wiedźmą. Wiedźmy nie istnieją. To zwykły przesąd. Zwykły przesąd? Czary to zbrodnia. Proszę, uspokój się. Co się dzieje? Tracimy go. Aiden, daj mi zioła. Nie zgadzam się. Trzymaj te trucizny z dala od niego. Mogę zrobić zastrzyk stabilizujący. Ale nie podziała długo. Powiedziałeś jej, dla kogo te leki? Zabiła jego ludzi. Powinna zawisnąć, ale Matt kazał mu wypalić jej oczy. Co? Powiedziałeś jej? Dała ci truciznę, gwarantuję. Aiden, dawaj te cholerne zioła. Lekarstwo jest tak skuteczne, jak myślałem. Musi odpoczywać. Zostawmy go. Będę tuż obok. Dobrze oceniłeś Margaret. Wcale nie chciała go otruć. Tak, na to wygląda. Kiedy znów stanie na nogi? Za kilka dni. Ma bardzo silny organizm, a więc to prawdopodobny scenariusz. O ile będzie mógł odpocząć. Bliscy będą chcieli przy nim być. No dobra, czyli zakończyliśmy to zadanie. Pięknie, nagrody już otrzymaliśmy. Dobra, więc teraz ustalmy sobie plan na kolejne zadania, czyli tak, gońcy, czyli ten Driscoll, książki i dostań się do mieszkania kolekcjonera. Dobra, no najbliżej nas są te książki, więc no chciałbym zobaczyć, jaka będzie ta puenta tego całego zadania. Tak więc sobie je teraz wykonamy. Dobra, pierwszy budynek znajduje się tutaj, no i do niego lecimy. No dobrze, jesteśmy na miejscu, już pierwsze mieszkanie. Chciałem go przeskoczyć, a następnie zrobić eliminację, ale się nie udało troszkę. Dobra, czyli co, tutaj już chyba wszyscy, no to szukamy książek, czyli dobra, jest pierwsza, epos o Gilgameszu. I druga, czy będzie tutaj w środku? Chyba nie. Przewody i to tyle. Dobra, szukamy drugiej książki. A może tutaj w tym koszu? Nie, tutaj tylko jakieś szmaty. Dobra. O, dobra, jest. Druga książka, Księga Tysiąca i Jednej Nocy. No i dobra, dwie książki z tego miejsca już mamy załatwione. Biegniemy teraz do drugiego budynku. No i dobra, jesteśmy w drugim mieszkaniu. Więc tutaj, póki damy radę, postaram się ich powybijać po cichu. Dobra, jeszcze chyba kilku ich tutaj jest. Dobra. Jest kolejny, ale już mnie zauważył. Dobra, tutaj chłopacy się nie zorientowali. Ktoś mnie atakuje? A, ty skurczy synu. Dobra, to chyba wszyscy, więc teraz tak, gdzie są książki? O, jest pierwsza. Tybetańska Księga Umarłych.
papieroski, szmaty, bransoletki. Ale jeszcze jedna książka mnie tutaj interesuje. Jest. William Shakespeare, proszę państwa. Dobra, czyli okej, to już mamy załatwione. Więc musimy po prostu zwrócić te książki, nie? Ale myślę, że nie będziemy wracać w tamtym kierunku. Ustalmy sobie kolejne zadanie, czyli ci gońcy to na razie nie. No to musimy dostać się teraz do mieszkania kolekcjonera. Znajduje się to w tamtą stronę. Dobra, to zrobimy tak. Ja sobie tutaj szybką podróż zrobię. Zobaczę, czy będzie dało się porozmawiać z Driscollem. Jeśli nie, widzimy się przy tym zadaniu. Jeśli tak, no to gadamy z nim. Próbujesz? Dobra, zdaje udało się. Że masz mało gońców. Tak. Ostatnio zrobiło się jakoś bardziej niebezpiecznie. Może próbuję oddać ci przysługę, nie przejmując je w tym konkretnym momencie. Jestem pielgrzymem. Nie boję się. Nawet tego, co jest za murami. O, doprawdy. Niech ci będzie. Co powiesz na mały test? A potem zobaczymy, co dalej. Umowa stoi. Mów dalej. Dobra, spryciarzu. Sprawdźmy, na co cię stać. Najpierw musisz się dostać na górę pobliskiego budynku i przynieść stamtąd paczkę, którą zostawił jeden z naszych. Powinna leżeć gdzieś przy namiocie. To wszystko? Zaraz wracam. No dobra, to zadanie może nie być takie proste. No i też, gdy przyszedłem tutaj, no to dalej była ta wiadomość, że wrogowie w pobliżu, ale nacisnąłem kilka razy kwadrat i zaczęło działać, tak więc naprawdę nie rozumiem tego. Dobra, czyli pobliski budynek, no czyli chyba tam, nie? Dobra, jak my tam się dostaniemy? No okej, chyba już widzę, zaczniemy tędy. Tam widzę, że mamy gdzieś wjazd na samą górę, no to sobie skorzystajmy z tego. Dobra, jesteśmy, a tutaj też jakieś zadanko na nas czeka. I proszę bardzo, też nie możemy tego użyć. Aha, tylko że dobra, to nie jest ten budynek. Dobra, czyli jeszcze tam wyżej, 60 kilka metrów, w tamtą stronę. Dobra, już niedaleko. No dobra, czyli jesteśmy. Tutaj Driscoll chciał, żebyśmy przyszli, jesteśmy na miejscu. Dobra, czyli paczkę trzeba wziąć, nie? Znajdź pozostawioną na paczku dach, na dachu paczkę. Dobra, kryjóweczkę mamy już zaliczoną, no ale gdzie jest ta paczka? O, jest, dobra. Okej, okay, czyli co? Paczkę bułka mamy. Z masłem. Szybko poszło. Nieźle. To miał być test? Nawet się nie spłaciłem. Hej, nie bądź taki cwany. To dopiero początek. Coś ci kurwa. Jak się domyślasz, praca gońca często wymaga przedzierania się przez obszary pełne zarażonych. Kogo oni tu niby widzą? Czasami w nocy. W ramach tego testu musisz zebrać 5 listów w ciemnej strefie. Upuścił je tam goniec napadnięty przez zarażonych. Będziesz musiał się wysilić, żeby w ogóle przeżyć. A co dopiero wykonać zadanie. Ale dla pielgrzyma to przecież pestka, no nie? No. To już bardziej dla mnie. Do zobaczenia. No dobra, czyli tak, zobaczmy, gdzie jest to miejsce, w którym mamy to pozbierać. Jeszcze niżej. No dobra. A, tam, kurde, nie dolecę teraz. Chociaż, może dolecę? Kurde, dolecimy. Dawaj, złap się tego. Ej, nie złapał się. Dobra, więc teraz musimy jakoś się tam dostać na górę, jeszcze raz.
Kurde, jak to teraz zrobić? Czy tutaj nie było... A, właśnie. Dobra. Okej, no to jesteśmy. Czyli tutaj listy trzeba jakieś ogarnąć, nie? Dobra. Zbierz 5 listów w budynku pełnym zarażonych. No dobra, dawaj już ich wszystkich. Lecimy. Pięknie. Okej, czyli to chyba wszyscy. I teraz, gdzie są listy? Dobra, mamy pierwszy. Jakiś złom, jest i drugi list. No proszę, tutaj trzeci. Wszystko tu na miejscu. Dobrze, nie trzeba nigdzie biegać, szukać tego. No ale to są na razie i tak testy, nie? To nie jest żadne jakieś tutaj ważne zadanie, myślę. No dobra, mamy listy, co dalej? Aha, zgłoś się z powrotem do Driscolla. 131 metrów, dobra, no to ciśniemy. Aj kurde, myślałem, że wyżej damy radę się przedostać przez tą bramkę. Co tu się odpierdziela? I co? Nie mogę tu przeskoczyć? Patrzcie, jaka ta gra jest zbugowana. Dobra. Żyjemy. Okej, czyli 90 metrów w tamtym kierunku. dobra, którędy my teraz sobie wejdziemy? Aha, tędy? Damy radę, damy, dobra. No i teraz pytanie, czy znów nie będzie tutaj Driscoll zbugowany? Zobaczmy. No i jest. Nie można użyć, wrogowie w pobliżu. No i nic z tym nie zrobię. Dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz w kierunku tego głównego zadania, czyli tutaj. Dobra, jesteśmy na sąsiadującym budynku. Lawan nam powiedziała, że tam można się dostać tylko dzięki tej paralotni, ale ja nie widzę tutaj nawet, skąd my byśmy mieli się wybić z tej paralotni. Tak więc przejdźmy sobie tędy, bo ewidentnie no tędy trzeba pójść. Tutaj widziałem jakąś postać. Aha, to był po prostu zarażony. Jak ci idzie? Dotarłeś? Jeszcze nie. Jestem przy budynku, ale... Jak miałem się dostać na górę? Użyj szybu. Powinien być na dachu. Kiedy tam dotrzesz, stań na nim i otwórz paralotnię. Łatwiej. Aha. Podejrzane. Wymień ostatnią niepodejrzaną rzecz, jaką robiłeś w tym mieście. Fakt. Dobra, ale gdzie jest ten szyb i jak dostać się na dach? No to co, no pewnie tędy. Tutaj jeszcze kilku tych zarażonych mamy, ale nie wiem, czy się nimi przejmować. Zabijmy tych, którzy stoją nam na drodze, a resztę zobaczymy. No resztę widzę i tak trzeba będzie zabić. Aleś ty piękny. Dobra, ktoś jeszcze? Jeszcze jeden? Mm.
Ale siadło. Tu jeszcze mamy dwóch. Dobra, wszystko sobie tutaj pozbieramy, co jest do wyzbierania. Dobra, no i co teraz? Jak do tego kurde szybu się dostać? No tędy raczej nie. O! Dobra, już jesteśmy piętro wyżej. Ale to koniec już naszej wędrówki. Tu nigdzie wyżej już nie dotrę. Dobra, wracamy tu. No na bankie będzie tu jakieś przejście, jakieś wyjście na górę. Tylko kurde, trzeba je znaleźć. Dobra, tam spróbujmy. Tamtędy jednak. A myślałem, że to jest ten dym, który pomoże nam się dostać. Aha, tam, dobra, tam musimy się udać. Ja pierdzielę. Dobrze. Okej, czyli chociaż wiemy, gdzie mamy dojść. Znaczy jednak w dobrą stronę szedłem. Dobra, tu na drugą stronę. Cyk, jesteśmy, to są nasi. A, czyli to jest ten szyb, dobra. A nie, dobra, myślałem, że nie wskoczyliśmy, że już koniec, że już lipa, że będę musiał to zrobić jeszcze raz, ale nie, dobra, widzę, że to właśnie tak miało być, że tutaj mieliśmy dotrzeć, tu się wspiąć, no i dobra, jesteśmy w tym budynku. Można zagrać? Nie można. Dobra, i tutaj trzeba znaleźć coś cennego. A coś cennego znajduje się co tutaj? Lawan? Nic tu nie zostało. Daniel mówił, że powinno. Szukaj dalej. No nie wiem, tu też coś niby było, ale zniknęło. Zniszczona łopata. No jest lepsza. Dobra, więc ją wymieniamy. No nie za wiele wartościowych rzeczy tutaj widzę. O, to. A nie, dobra, to jest ten topór gorszy. Tu się można schować. No ogólnie ja nic więcej tutaj nie widzę. A, jeszcze tam na górę można wejść, okej. No to teraz szukamy. Przykro mi, ale wygląda na to, że jednak zabraknie dla ciebie miejsca w helikopterze. Postaram się wysłać kolejny, nie martw się. Trzeba było ratować kolekcję. Trzymaj się, T. Obrazy zabrał, ale dla Jessica miejsca nie starczyło. Romantyk jak skurwysyn. Łatwy zamek. No i łatwo było. I co znajduje się za tymi drzwiami? Kurde. Nie za dużo, ale mamy wyjście na dach. Dobra, na dach sobie wyjdziemy na samym końcu. Najpierw zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj się dzieje. Lawan, chyba coś znalazłem. Mieli pod niego podstawić śmigłowiec.
Zanieśli wszystko na dach. Idę tam zajrzeć. Powodzenia. No, a widzisz, aha, czyli tutaj może sobie helikopter wylądować, a my co tutaj możemy znaleźć? Tutaj pod tym chyba nie ma nic. No dobra, zajrzyjmy z drugiej strony. O! Czy to jest on? A kurwa, nie ma już żadnych obrazów. Wszystko zostało zniszczone. Lawan? Znalazłem bogacza, ale po kolekcji ani śladu. Lawan? Hej, jesteś tam? Jest Leiden. Mówiłam ci, że wychodzę. Dobra, krótka piłka. Nie ma tu nic poza jedną butelką whisky i jedną wódki. A przynajmniej ta whisky jest dobra. Juan lubi dobrą whisky. Może jeśli go schlejesz, to trochę się wyluzuje. A, czyli zabieramy tę butelkę? Dalej jest w kantynie? Widziałam, jak wychodził. Podobno wraca na statek do swojej kwatery głównej. Okej, okay, ruszam tam. A, słuchaj, ta wódka. Danior bardzo lubi wódkę. Jeśli planujesz wpaść, ale pewnie nie. Tak właśnie się robi, jeśli naprawdę chcesz poznać to miasto. Tylko mówię. Dobra, już? Czyli co, teraz mamy wziąć? A jednak, dobra. Wzięliśmy alkohol. I porozmawiaj ponownie z Juanem. I pójdź na imprezę z okazji urodzin Daniora. No dobra, czyli te dwie rzeczy zrobimy sobie w następnym odcinku. Zobaczmy, jak stoimy jeszcze z zadaniami. Czyli tak, no to zadanie z gońcem, klub książki, czyli można to odnieść i porozmawiamy z Juanem i pójdziemy, aha, opcjonalnie na urodziny Daniora, czyli to trzeba będzie zrobić na samym początku. Dobra, no to myślę, że w następnym odcinku na jego starcie będziemy imprezować z Daniorem. Dobrze, moi drodzy, to będzie wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę, do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, siemano!